Crystal SMP startuje 28 sierpnia o godzinie 16:00. Wbij na Discorda, link w opisie. Siemanko, siemanko, dzisiaj chciałbym Cię przekonać, że warto jest wbić na mój serwer Crystal SMP. Zostaw łapeczkę oraz subskrypcję, a my już bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Na serwerze panuje tryb Lifestyle i Crystal SMP. Już Wam pokazuję, co one robią. Lifestyle jest to mechanika gry, dzięki której po zabiciu gracza dostajecie dodatkowe serce. Jeśli ktoś Was zabije, to Wy tracicie to serce. Działa to także na inne sposoby śmierci, a już Wam pokazuję, jak to działa. Jak widzicie na pasku, mam dodatkowe serce. Teraz się wysadzę kryształami i już tego serca nie będzie. Zobaczcie sami. Jak widzicie na pasku, już nie mam tego dodatkowego serca, tylko mam ich 10. Crystal PvP polega na tym, że po zabiciu jakiegoś gracza będziecie mieli większy damage. Jeśli ktoś Was zabije, będziecie mieli po prostu mniejszy damage. Następną rzeczą jest strefa VIP. Na strefie VIP naprawdę jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, takich jak chociażby nieskończona kopalnia, czy spawnery zwierząt, które się nigdy nie kończą, czy dużo innych bardzo ciekawych rzeczy, które na pewno zachęcą Was, aby dostać VIP-a. Następną rzeczą potwierdzającą to, że Crystal SMP naprawdę jest ciekawym serwerem, jest to, że bardzo łatwo jest skomunikować się z administracją. Jak macie jakieś problemy, chcecie zgłosić błędy, chcecie zgłosić cheatera, jakieś niedociągnięcia, macie jakieś sprawy do administracji, zawsze możecie stworzyć ticket na kanale Ticket i po prostu możecie utworzyć ticket i napisać o problemie, czy o tym, o czym chcecie do nas napisać. Kolejną informacją bardzo ważną jest to, że mamy fajnego spawna. Na spawnie znajdziemy kilka bardzo ciekawych rzeczy, które na pewno Was zachęcą, aby zostać na naszym serwerze. Poza strefą VIP znajduje się też strefa administracji, na której mamy pokazanych wszystkich administratorów. Na spawnie są także różne ciekawe informacje, latające napisy, które na pewno jest warto przeczytać. Na przykład te różne informacje, tablice informacyjne, które na pewno Wam się przydadzą, aby wiedzieć, co gdzie jest. Wielkość spawna, pamiętajcie, że nie jest najważniejsza, a najważniejsza jest mechanika. Na serwerze znajduje się także border o wielkości 5000 na 5000, więc według mnie jest to oczywiście wystarczające miejsce, aby pomieścić bardzo dużą ilość graczy. Dzięki temu, że border jest naprawdę duży i wystarczający, można naprawdę daleko zajść, zbudować naprawdę daleko swoją. Na serwerze mamy bardzo dużo ciekawych komend, na przykład slash pomoc. Wpisujemy sobie komendę slash pomoc. Na naszym serwerze znajduje się naprawdę bardzo dużo ciekawych komend, które na pewno nam pomogą, takich jak shop, RTP, TPA, TP Accept, TP Denny, Helpop Kit, VIP, SVIP, Sponsor i Ty. Naprawdę bardzo dużo ciekawych jest komend, które na pewno na naszym serwerze jest naprawdę bardzo dużo ciekawych customowych rzeczy, takich jak sidebar po prawej stronie. Naprawdę mamy tutaj dużo ciekawych rzeczy napisane, informacje. Oczywiście też o serwerze, też są jak informacje, mamy też oczywiście IP, naprawdę jest bardzo dużo ciekawych. Na naszym serwerze mamy także motyw logowania się, dlatego na dole mamy napisane, że mam ileś sekund na zalogowanie. Aby się zalogować, oczywiście będziecie mieli poradnik, jak wejdziecie na serwer, wpisujemy slash login, no i nasze hasło, które podaliśmy, ja wpisuję. Pisałem, mamy alert bezpieczeństwa, jak macie za słabe hasło, wszystko mamy na czacie ładnie napisane. Mamy także na czacie interaktywne rzeczy, na przykład kliknienie, przypomnij mi później. Na naszym serwerze rangi są naprawdę bardzo
stanie, a przedstawia to się tak, czyli VIP Espo, tylko 5 zł. SVP jest po 12 zł, a sponsor jest po 20 zł. Naprawdę jest to bardzo mała cena. No i według mnie jest naprawdę bardzo fajne udogodnienie kupić sobie VIP-a. Po prostu nie jest to drogie, a macie naprawdę sporo udogodnień, sporo pomocy i tak dalej. Na serwerze mamy także różne ciekawe, customowe komunikaty na czacie, dzięki którym, jeżeli macie jakiś problem, to oczywiście mogą te komunikaty rozwiązać ten problem. Na przykład, jeżeli znajdziecie cheatera, możecie mieć komendę help up lub są naprawdę różne ciekawe komunikaty. To nie są wszystkie, które są na serwerze. Mam nadzieję, że przekonałem ciebie, mój widzu lub widzko, żeby wbić na naszą bajkową krainę, na nasz super serwer. Jest w nim bardzo, bardzo milutko, jeżeli wbijecie. Jest naprawdę tu bardzo różne ciekawe rzeczy. A ja będę z wami się żegnał. Do zobaczenia, do usłyszenia. Widzimy się już w tą niedzielę. Na razie. Cześć, cześć.